Tegoroczna Niedziela Palmowa w Kościele Rzymskokatolickim przypada 28 marca, natomiast wierni obrządku wschodniego poświęcą gałązki wierzb dopiero 25 kwietnia. Wiele rodzin świętuje dwukrotnie. Chodzimy tutaj do kościoła rzymskokatolickiego, ale jeszcze za miesiąc będziemy świętować z inną rodziną, także mamy zmieszaną rodzinę i niektóre świętuje dzisiaj, a niektóre będą za miesiąc. Tam w ciągu ostatnich lat to bardziej przechodzimy na polski styl, a mój mąż też jest Ukraińcem i tak taka tradycja podwójna pozostała. Niedziela Palmowa w Katedrze Lwowskiej przebiegała zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami na Ukrainie. Wśród wiernych najbardziej popularne są tradycyjne gałązki wierzbowe z tak zwanymi kotkami przyozdobione bukszpanem. Nie wychodzimy z domu, boimy się tak do kościoła raz w niedzielę, że idzie się i człowiek cały czas strachu. Palmy były święcone przed każdą mszą świętą, a kupić je można było również przed kościołami.